Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu Vlogmas. Ja jestem w koczku dzisiaj. Taki luźniejszy dzień. No i jest godzina w sumie 10:50. Wybrałam nowych adminów na grupę, Katkoloty i na Snapa. Tutaj mam kubeczek od Julci, który dostałam na urodziny, moje 14, więc bardzo fajnie. Jem sobie pierniczki, ja już jestem po śniadaniu w ogóle. No i nie wiem, może otwórzmy kalendarze adwentowe. O, dobry pomysł. Czyli dzisiaj jest 10, ale te dni szybko lecą. Pamiętam, że 10 to była jakaś duża. No to teraz poszło. O, nie, to inne były duże. Więc okej. Co to jest? Coś już takiego było, ale to jest inna rzecz. Okej, i już Wam czytam, jest to antyoksydacyjny krem do twarzy. Ale no spoko, będziemy testować, więc idzie to do półeczki. W ogóle chcieliście test tego. To możemy, mogę nagrać oddzielny tego test dzisiaj. Ktoś coś. Okej, czekoladki dzisiaj. 10. O nie, znowu coś dużego. Tak myślałam, te czekoladki są mega wielkie. Ale jakie piękne. Ale jaki ładny. Dzisiaj taki oto księżyc. A w ogóle wczoraj też jak pokazywałam, to tamto był orzech i myślałam, że to skała czy coś. No i sorry za mój błąd. Ale no, Kasia nie myśli, jak najwidoczniej widać. O, już jesteśmy na trzecim poziomie w naszej choince. A więc dzisiaj BFF znowu na Musical.ly. Zanim do kalendarza adwentowego dla Was, może spróbujmy czekoladki, czy jest biała, bo jestem zawsze ciekawa, bo białe w środku są najlepsze. Jeżeli jest cała ciemna w środku, to już trochę gorzej, więc spróbujmy. Tak, dzisiaj jest biała, czyli ulubiona mniam. No i losowanko standardowo, moi drodzy. Dobrze, niech będzie. No i jest dziewczyna, więc sprawniej nam to idzie. Proszę bardzo. Ogółem na dzisiejszy dzień nie mam jakichś większych planów, może gdzieś się wybiorę z Julką, coś się zobaczy, chciałam jeszcze iść do sklepu, zadzwonię też do mamy, bo jest u cioci, może się przejadę. Na jutro zostawiam sobie naukę, dzisiaj może jeszcze nagram jakiś filmik, właśnie ten test czy coś. Na razie trzeba się ogarnąć, więc muszę iść się ogarnąć, czyli ubrać i tak dalej. Więc to jest przed. No i ja wracam do Was. Chyba zaraz dam na Katkolotach posta, żebyście zadawali pytania, bo ja dzisiaj nie mam co robić i siedzę cały dzionek w domu, tak mi się wydaje, i chciałam, żeby ten vlogmas jednak był. W ogóle mam koszulkę z hola zakupowego, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. No i jak widzicie, już jestem po teście, będzie test za niedługo na kanale. Ja teraz okazało się, że idę do cioci, jadę sobie do cioci. No i myślę, że coś ciekawego porobię. Tak w ogóle bardzo ładny kolor wyszedł. Bardzo, bardzo mi się podoba. No ja jestem już u cioci. Robimy sobie za nią pierniczki, bo przyniosłam. No i tak na razie tyle robimy. I pomachasz, możesz pomachać. Ania, też pomachaj. Tam leci film. A tutaj się pieką kurczaki. Ja już sobie właśnie przyszłam na górę. Jestem w Królestwie Adama. Hej, jestem tutaj. I dużo pytań było, to jest mój kuzyn, żeby nie było. Sobie siedzę na krześle Ani, w ogóle mieli remont, to Wam za chwilkę pokażę. Tutaj jak się wchodzi, taka komoda z podświetlanymi LEDami, więc fajnie, fajnie. Tutaj też taka komoda. Tu jest biurko Andzi, a tam Królestwo Adama, słodycze jak widać, i tutaj też komputer wystawiony, czyli standardzik. O, i piękna choinka, zobaczcie. I tutaj jest plakat z IEMA, byliśmy rok temu.
Nie, w tym roku byliśmy. Tak, w tym roku byliśmy, a to jest jeszcze z wcześniejszego roku, 2015. Aha. No to jedziemy na Jema, nie? No, jedziemy. Jedziemy. Pokażę... 2017 marzec. No, pokażę wam w ogóle fajną plastelinę, którą Ania dostała. On myślę, że się nie obrazi na mnie, jak pokażę. I gdzie to było? W smyku? No, w smyku. To pod wpływem ciepła zmienia kolor? Tak, i to się robi niebieskie. Dobra. O, tutaj mamy metaliczną plastelinę. Czyli? Zwykła plastelina, z tym, że z kolorem metalicznym chyba. A to jak będziecie... O ja, ale ładna. Z tego można zrobić kauczuk nawet. Tak? No, gdzie się odbijać. Ale, dobra, czekaj. Ale to też ma inną konsystencję. Czekaj, no. Czekaj, daj. No to teraz ja sobie poodpowiadam troszkę na pytania, bo poprosiłam was na grupie, więc... No i profesjonalnie na kolanach było, czemu nie? Bo statywu nie wziąłam, a miałam wziąć, a to zawsze tak jest. Czy mam rodzeństwo? Mam starszego brata i ma 22 lata. Ale się zrymowało. Nagrasz filmik, co dostaniesz pod choinkę? Nie wiem, zobaczymy w ogóle, jak to będzie, ale jeżeli będziecie chcieli, to nagram coś takiego, ale to już wszystko od was zależy. Co jest dla ciebie najważniejsze w święta? No to teraz poodpowiadam trochę na takie świąteczne pytania. Dla mnie święta najważniejsza jest atmosfera i spędzenie czasu z rodziną, na pewno. Czy otwierasz prezenty rano czy wieczorem? Ja otwieram prezenty wieczorem po kolacji wigilijnej. A ty, Adam? Też wieczorem. Dlaczego katkoloty, skoro nie umiemy latać? Pozdrawiam. Dlaczego katkoloty? No bo taki był konkurs na nazwę najlepszą, no i w sumie wszyscy zagłosowali na katkoloty i wyszło na to, że katkoloty. Nawet jeżeli nie umiecie latać, to wiem, że my jesteśmy najwyżej i tak dalej. Więc jeżeli jeszcze ciebie nie ma na grupie katkoloty, to zapraszam serdecznie, bo my się tam bardzo zrzeszamy, odpisuję każdemu, więc jesteście tutaj ze mną w serduszku. Gdyby ktoś nakręcił film o twoim życiu, kto to grałby w nim główną rolę? Kto by grał w nim główną rolę? Wydaje mi się, że Julka Jarota mogłaby zagrać główną rolę w moim filmie o tym, no bo ona w ogóle od wzoru... Jesteśmy bardzo podobne do siebie. Jak poznałaś Julkę? Ojej, jak poznałam Julkę? No to poznałam ją w szkole, w klasie pierwszej gimnazjum i poznałyśmy się w sumie w klasie, tak, bo chodzę z nią do klasy. Gabrysia Strojna, od kogo czerpiesz inspirację? Ja czerpię inspirację od różnych youtuberek i youtuberów, ale tak naprawdę od Glam Pauli. O, no, tak, pozdrawiam. Miałaś chłopaka? Pozdrowisz? Musiałeś wybrać to pytanie. Tak, miałam chłopaka. Ostatnie pytanie jak na teraz i bardzo mocne, no, czytaj. Wiktoria Rybarczyk. Wolałabyś stracić wszystkie stare wspomnienia, czy nie być w stanie stworzyć nowych? Ej, ciężkie pytanie. Tak szczerze, mam za dużo wspomnień, żeby je stracić, a głupio by było nie mieć nowych, tak jakbym nie żyła. No to ja wolę stracić stare wspomnienia i tworzyć nowe. A tutaj jest choineczko. Żeby nie było, że nie jem słodyczy, to mam tu żelki Haribo, one są cudne. Moje ulubione żelki Haribo to są białe. Kasia gra w Counter Strike'a. Global Offensive. No. Jak ci idzie? No świetnie. No to dobrze. Dawaj, no. Zabiję gościa. Zniszcz go, no. Dawaj. No i trzeci. No ale dobrze było. W ogóle pozdrawiam Oliwię Wieczorek, z którą dzisiaj snapowałam. Nie przybliżaj na moją twarz. Nie przybliżam, oddalam właśnie. No i pozdrawiam Oliwię Wieczorek, bo jest bardzo miłą osóbką. Po długim czasie, czyli po godzinie, nadszedł czas na live'a, więc na Musical.ly już jest 511 osób. Osóbki się tutaj pozdrawiają. Ja chyba będę leciała później do domu po live'ie. Nie wiem co jeszcze, a muszę nagrać końcówkę testu. Kto był na live'ie, to pozdrawiam. No i na live'ie dali mi wyzwanie, żebym zjadła cytrynę, więc... I będzie na live'ie, będą osoby widziały i na vlogmasie. Jedz. Piszą mi jedz. To dawaj, pierwszy kawałek. Pomyśl sobie, Kasia, że to jest czekoladka. A i to ma tyle witamin i to ci się przyda na życie, na twój organizm. I wierzę w siebie. Sama witamina C jest. No, jest bardzo zdrowe, jest, Kasiu. Nie krzywi na ten...
To jak pomarańcze. Na święta, tylko żółte. Słodkie. No mandarynka. No, bo ona słaba jest. Co nie? Dopiero za drugim kawałkiem zadziała. Ale później czujesz takie słodkie. Dobra. Dobra cytryna. No więc kochani, dzisiaj było 3000 osób i 700 tysięcy emoji love. Więc najlepszy love, jaki mógł być. No więc moi drodzy, skorzystam z okazji, że lampę zapaliłam. O tutaj. Bo wróciłam i musiałam dograć końcówkę z testem pomadki, który będzie jutro. Oczywiście i dlatego teraz się z wami żegnam. W ogóle dziękuję za super live'a. Mam nadzieję, że vlogmas wam się podobał, że zostawicie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. No i do zobaczenia do jutra, pa!